Od początku tego roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów, o czym informowaliśmy Państwa na naszej antenie. Zaostrzenia kar dotyczą głównie wykroczeń, to jest przekraczania prędkości, wyprzedzania na przejściu dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Obecnie maksymalny mandat za wykroczenie wynosi 5000 zł, jednak w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sąd może nałożyć grzywnę w wysokości do 30 tysięcy złotych. Co ciekawe, nawet za najmniejsze przekroczenie prędkości można otrzymać mandat karny. Mandaty karne przewidziane są za każde przekroczenie prędkości, nawet te najmniejsze. Dlatego też kierowcy, którzy przekroczą prędkość do 10 km na godzinę, muszą liczyć się z mandatem w wysokości 50 zł. Między 11 a 15 km na godzinę jest już mandat w wysokości 100 zł. Kierowcy zatrzymani do kontroli zobowiązani są do pewnych zachowań. W przypadku, gdy kontrolujący wyda polecenie lub sygnał kierującemu do zatrzymania, wówczas kierowca zatrzymuje się, trzyma ręce na kierownicy i stosuje się do poleceń kontrolującego. Kierowca lub pasażer może opuścić pojazd tylko i wyłącznie za zgodą funkcjonariusza. Za utrudnianie lub uniemożliwianie prowadzenia czynności funkcjonariuszowi grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.